Cześć, z tej strony Ziwek, witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic. Pod ostatnim filmem w komentarzach od użytkownika UNM dowiedziałam się, że mogę spać w chatach, tylko muszę to robić bardzo szybko. Wiecie, wskoczyć, szybko iść spać, ustawić i potem uciec. To jest ważna rzecz. Tylko będę musiała raczej zapisywać przed tą czynnością, tak? Dałam pauzę, żeby mi czas nie leciał. Tam dostałam jeszcze jedną radę, ale to z Torusem, ale to przyda mi się później, ale mam wszystko zapisane. I też radził mi, żebym okradała ludzi. Spróbujemy, wiem, że nie zawsze się to udaje, ale że jest to opłacalny biznes. Biały Wilk potwierdził mi spanie w chatach i podpowiedział, bo się pytałam go mniej więcej, gdzie mogę teraz iść. Potwierdził mi, że mogę iść do Kaloma. To spytam się tutaj, jak on się nazywał? Lestera. Spytam się Lestera, żeby mnie zaprowadził. On mnie zaprowadził i mogę wchodzić do Kaloma. Mogę z nim rozmawiać. Doradził mi również, żebym kupiła mapę obozu, ale to będzie problem, bo trzeba znaleźć kupca. Napisał mi, że ogólnie ci bale działają na takiej reakcji łańcuchowej. Podobnie jak Lester mi mówił pod koniec, że jeżeli pomagam tam ludziom i jeden bal się do mnie odezwie, jemu powiedzmy pomogę, to potem kolejny bal się do mnie odezwie i potem jemu pomogę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak mogę tu sobie ekspić. Tak więc Lesterze, kochanie, pomóż mi dojść do laboratorium. Do laboratorium alchemicznego. I pogadamy sobie z Kalom. No i przy okazji dobrze by było znaleźć jakichś kupców. Rada jest taka jak zawsze, po prostu rozmawiaj z każdym. Mam już do... Rozmawiaj z każdym, ale wydaje mi się, rozmawiaj z każdym, który ma nad sobą coś. Dobra, to nie. Który powiedzmy ma jakieś imię nad sobą, ale z Melvinem też. Już próbowałam z nim ostatnio gadać. No ludzie zawsze gadają. Taka natura. Ta mapa bardzo by mi się przydała. Bo mniej więcej... Może ogarnęłabym gdzie iść. Chociaż z tym też różnie jest. Też nie wiem, czy ja mam w ogóle kaskę. Ile mi zostało tych spodnie kopacze, bla bla bla. Ile mi zostało hajsu? 234. No to wydaje mi się spoko. Jak nie, to sobie poza odcinkiem u Kowala zarobię pieniążki. Że widzieliście jak, więc przy was raczej nie będę pokazywała. Ej, wpadł do wody. Lester, co ty robisz? Zablokował się okrzaczek. Gornadrak, z nim chyba... Na nikim nie można polegać. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Kor Kaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję. Okej, on idzie, dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy... Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? O, umiem. Tak szybko? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Szybko poszło. Po co Kor Kalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Super. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają świętego. Nie powinni wiedzieć. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Dobra, czyli będziemy polowali na pełzacze, tak? Jest tu? Dobra, wkrótce zmieni. On już zmienił, ale to swoją drogą. Jeśli chcę dołączyć do pracy, się muszę przekonać do siebie kilku guru. Nie znam. Nowicjusz Lester, że mimo to każdy mój ruch jest obserwowany i próbuję. Okej. Okay. Po obozie to spoko. Nowi wyznawcy. Dodastiego to jak pójdziemy do starego obozu, to z nim pogadamy. Receptura bractwa.
Aha, mam udawać sympatyka, no to swoją drogą. To jest zaufania. Okej, tą mapę już mamy, ale tu na razie nie idziemy i to do starego obozu. Dobra. Gdzie jest Lester? Serio? Stary. Daleko jeszcze? Jakbyś mi nie przeszkadzał? Ja bym ci nie przeszkadzał? Stary, zaciąłeś się. Miałem popchnąć cię? Nie no, wiesz, możesz skoczyć. No brawo! Brawo dla Lestera. Dobra, to był ten ziomek, któremu wpieprzyłam. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie... Dobra, sobie wróć. Mam już dość tej... Czy Fortuno... Chodź bliżej! Każdy nowo... Ja rozumiem, ale chyba... Przyszedłem po... Już dostałam, już... no dokładnie. Chcę coś kupić. Chcę czy coś od kupić? Niego mogę czego mapkę szuka? Kupić? Nie. Nie. Nie mogę. Ty jesteś kim? No widz już, ale ty raczej nie handlujesz. On mi powie, gdzie mogę znaleźć jakiegoś kupca? Nie, dobra. To nie. Do widzenia. Po której drabinie? On mnie podprowadził tutaj, ale tu nie ma drabiny, więc tu jest drabina, więc obstawiam, że tutaj. Mhm. Dobrze, i teraz tak. Tutaj kto jest? Tak, nie chcę wchodzić. Nie, on był u samej góry chyba. Albo nie? A to kto? Z tym chyba rozmawiałam kiedyś. Dobra. Tu nikogo nie ma. Laboratorium, a może to tam? Osypali zielsko. Może to gdzieś tu? O. On nie pilnuje? Tak. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Chyba nie będziesz miał. Okazuj mojemu mistrzowi należy. Dobra, czyli mogę wejść. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Czekajcie, może zapiszę. Zapiszę pod Ziwach. Cześć, Kalom. Dzień dobry. Czego chcesz? Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne. Słychać po głosie, sobie głowę że mocno eksperymentuję. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Dobrze. Poczekaj. Jeszcze chcę z tobą porozmawiasz. Nie uciekaj ode mnie. Nie udało ci się. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać. Dobra, nie rób tak. Niektórzy Czekajcie. Dobra, bo dopiero z nim gadałam. Zapiszę sobie i powiem, że kupiec jest zainteresowany. I czy on wtedy mnie nie zgnoi, nie zabije, nie wiem. Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Dobrze. Nie było zbyt mądre. No to tyle, bo chyba jak to dam, to się nie uda. Chyba udało mi się przekonać balów. Chciałbym być teraz w jego skórze. Warunek przyjęcia poziom 5. Do zobaczenia. A ja mam jaki poziom? No chyba zerowy. Rozumiem, że do tych skrzyń będę musiała się potem dostać. Bo też mi pisał UNM, że... przydałby się, żebym się nauczyła w skrzyniach grzebać i okradać, bo przyda mi się to właśnie w... w tym zdobyciu tego przepisu. Myślałem.
że to jest dosyć istotne, żeby właśnie okraść. Strażnik, czekajcie, bo ja potrzebuję iść tam, gdzie robili tę miksturę. Tylko nie pamiętam, w którą stronę obozu to było. Obstawiam, że gdzieś tutaj na krańcu. Ale moja orientacja w tych obozach jest tragiczna. Gdzie zawsze uważałam... Okej, wiem, gdzie jestem już. Gdzie zawsze uważałam, że mam dosyć dobrą orientację w terenie. Ale zaczęłam grać w Gothica i moja orientacja stała się tragiczna. Da radę tu wyskoczyć? Czy się utopisz? Nie. O Jezu, nienawidzę pływać w tej grze. To się utopię. Pewnie masz rację. Serio, nienawidzę tu pływać. To jest jakaś tragedia. Dobra, już nie pływam. Niektórzy... Strasznie źle się tu pływa. Dobra, czy to już jakby nie... Ten Kal się do mnie nie odezwie? Odezwie się. Mhm. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego... Dziękuję. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Nic nie mów, to chyba takie brutalne. To nikt mi powie. Pozwoliłem ci módl się, aby śniący wybaczył ci. Okej, bo ja mam się do nich nie odzywać. Ja sobie myślałam, że wiecie, niekulturalne to będzie takie, wiecie, nic się nie odezwać. Albo myślałam, że on powie do niego nic nie mów, nie? I wydawało mi się to trochę takie wredne, ale widocznie, wiecie, oni tak lubią. Czy tu jest ktoś, kogo nie znam? Nie. Nie. A co nie było tu? To było dalej. Mogłabym im oddać to, co mam ze swojego zielska jakby, ale... A mi się wydawało, że to tam. Było taki mostek. Tu jest już wejście. To coś mi się pomyliło? Chyba tak. To mogło być jeszcze dalej. Okej, tu, ten drugi mostek. Rozumiem. Jeśli myślisz, że... Tu są zbieracze? Tak, utop się, masz rację. Jeśli myślisz, że... Boj. Dobra, tak się pływa i nie klika się prawym. Bo jak robię prawym, to nurkuje. A jak on nurkuje, to jest mi strasznie ciężko. A ja prawym daję, bo chciałam, żeby skakał. To jest Bal. Z tobą nie rozmawiam. Zbieracz. To może nie być takie proste. W sensie może być, w sumie proste, ale jak będę musiała komuś wpieprzyć, to lepiej zapisać. Nie. To do kogo mam się odezwać, żeby do Miguela? A do ciebie. Do Balora. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dzielić. No faktycznie, bo ziele to ciężkie. Do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. Viran. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, Viran, że po drugiej stronie bagna. Boże, gdzie tam ktoś jest? No he, bardzo śmieszne. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł. Nie. Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze... Nie, no dotrze, nie bój się. Aha, mogę tylko... Gdybyś kogoś znał... Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie, ale gdyby guru złapali się na gorącym uczynku... Dobra, ja cię nie pod... Ale dobra. Pogadajmy sobie. Dobra, kto będzie od... Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnij? Dobra. Chcę 50... A nie, spadaj. Tak dostarczę to Kalomowi. Tylko nie wyobrażaj sobie, że możesz tak po prostu pójść do... Dobra. Nikt mi tego nie zabierze. Nie przeszkadza. A myślisz, że co ja robię? Tak, grzebiesz sobie w jajach.
Potrzebuję iść na drugi koniec obozu i to będzie bardzo ciekawe, bo nie mam pojęcia zielonego, gdzie to jest. Tam raczej nie. Tu są jakieś potwory ogólnie. Drugi koniec bagien kojarzy mi się z po drugiej stronie obozu. A nie gdzieś tutaj. Szczególnie, że tutaj są te Loch Nessy. Ja ci dziękuję za takie potworki. No nic, pójdę dokładnie na drugą stronę obozu, w sensie tak na wprost. I zobaczymy, gdzie dojdę. Dobra, jestem chyba na drugim końcu obozu. Tu są, jakby nie patrzeć, jakieś bagna. Ale nikogo tu nie widzę. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Szłam dokładnie na wprost. Przynajmniej starałam się. Jezu, co jest? Aha, dobra, tu się kończy ta bariera, tak? Czyli tu nie mogę chodzić. To chyba nie tu. Jeszcze spróbujemy obejść trochę tą granicę i przejdziemy gdzieś tutaj. Od razu się chyba nigdy nie skończy. Balto, nie. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? No. Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy. I ja do niego nie zagadałam. Kłamstwa. On sam do Czy mnie gada. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Nic nie mówię. Dobra, nie mogę z nimi rozmawiać. Ale wiecie co, poniekąd rozumiem, dlaczego się tak zachowują. W sensie próbuję zrozumieć ich wiarę? Wiarę, nie? Bo popatrzcie, jesteście jakby zamknięci. Wszystko przez władzę. W sensie zostaliście zamknięci, bo ktoś bogatszy jakby żerował na biedniejszych i teraz role się odwróciły i ci biedniejsi chcą być, wiecie, bardziej... Tam jest jakieś bagno, ale nie wiem, czy tam mogę iść. I teraz ci biedniejsi jakby rządzą, są jakby bogatsi, ale też znowu stworzyły się hierarchie. Znowu w tych biedniejszych są jeszcze biedniejsi. Wiecie, o co chodzi. I oni jakby żyją, patrząc na to, że oni... O nie, tam jest coś złego. Chyba nie ma sensu tam iść. Znaczy, jeżeli to tam jest, to, mi, to będzie milutko, nie? Ale ja tu nie widzę żadnych ziomeczków. Oni by chyba nie zbierali na tym terenie. No, ale abstrahując... I oni, moim zdaniem... Popatrzcie, oni sobie tu trochę poćpają, wiecie, zbierają niby siły, niby mocy. Wierzą w to, że kiedyś ktoś ich uwolni z tego. W sumie nie robiąc nic, żeby się uwolnić, ale... Wierzą w to, że ktoś im kiedyś pomoże, że te ich czyny będą, powiedzmy, jakoś tam później odpokutowane, wiecie, że ktoś ich wyzwoli. A tak to do tej pory, no to co? Tu sobie trochę poćpają, tu sobie posiedzą. Tak jakby nie ma tego złego. Nie, to nie. Kurde, gdzie jest ten drugi koniec, nie? Tu są ziomki. To żeby mi nic nie zażarło. I to pewnie jest to samo, gdzie byłam, co?
Obeszłam cały obóz i trafiłam tu samo. No, Monia. Poszłam kurna na drugi koniec. Żeby trafić tu samo. Belt, nie chcę ze mną rozmawiać. Po przeciwnej stronie bagna znajduje się druga grupa. Tylko, że nie dalej. Tu jest możliwość, ale tu są te potworki, nie? Tu by pasowało, ale tu pójdę na własną odpowiedzialność. Bo ten ziomek tu pilnuje. Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie pod... Na twoim miejscu trzymałbym się od nich, no właśnie, a nie teraz mam szans. Idź już. Mogę spróbować tam iść. Najwyżej coś mnie zeżre. Mam ustawioną w ogóle broń? Mam. Ale tu na przykład jest ten wąż. On niby pływa. On podchodzi po lądzie. Będzie super, jak mnie zeżre. Tu jeszcze dwa. Elegancko. No i tu są ci sami ziemkowie, no. W dupę jeżę. Chyba, że po drugiej stronie bagna to jest tam gdzieś, w tamtym kierunku. Nie po drugiej stronie obozu, tylko po drugiej stronie bagien. Czy muszę przejść przez te ziomeczki. Ten wąż, skoro to jest wąż wodny, chyba nie powinien wyjść na ląd. No nic. Pójdziemy, najwyżej nas zabiją, nie? Te komary są strasznie głupie. Znaczy, bo... One wszystkie lecą. No, mam przerąbane, jak wszystkie do mnie polecą. Szkoda, że nie mam łuku. Ale nie wiem, czy z łuku byłoby lepiej. No chodź do mnie. Co, trzy do mnie przyjdą? No super, wąż idzie. Zarąbiście. Płyń! Płyń! Pomóż mi, ziomek. Widzisz? Idzie wąż. Wąż wyje się wciąż. Gon na run. Pomóż. Ubijmy go. Znaczy, ty go ubij. Wąż idzie. Miałeś pilnować. Halo. Fajnie, miło ci było poznać. Nie no, jestem Gona Run. Pilnuję, żeby żaden wąż nie przyszedł do obozu, no. No właśnie. Tego brakowało. Co on robi? Co już? Wąż wyje się wciąż już po tobie? Super. Mogą mu tak wszystkie... Ja wiem, że zaraz będziecie mówić, że a, nie dostaniesz doświadczenia i bla bla, ale znaczy cię by mnie zabił, nie? Ej, on go nie zabił, ale spoko. Wiesz o tym? Ziomek, nie dobiłeś go. Zdajesz sobie z tego sprawę? On się rusza. Średni z ciebie obrońca. Ciekawe, ile taka bestia ma życia. Czy by mnie łatwo zarąbała? Ja bym go mogła dobić, ale ten się zaraz wkurzy, że broń wyjmuje. Jak oni tu ogólnie przychodzą, ci z kopalni? Ja sobie zapiszę teraz pod lubi. I jak oni tu przychodzą, ci z tej kopalni? Tylko
komary też są przerąbane. Z tego co pamiętam, one mnie tak łatwo zabiły na początku. Wy już wiecie, że mam przerąbane. No, wy już wiecie. Nie, to nie dla mnie. Ja muszę... Nie, no po jednym muszę ich ubijać. Przecież za słaba jestem. Uciec przed nimi też raczej nie mogę. Boże, komar mnie zabija, co dopiero wąż rzeczny. Wąż, uwaga, wąż. W biegu chyba też jestem za wolna. I ten wąż wstał. Będziemy go ubija? Co się tu dzieje? Dlaczego go nie ubija? Nie wiem. Ale tu by się przydało zrobić tak i zacząć uciekać. Czyli to, co umiem najlepiej, tak? Dajcie mi łuk! Drugą stroną chyba nie przejdę, a przez rzekę to mnie wąże, czyli upierdzieli. Nie? Tu gdzieś są jeszcze węże. A mam zagwozdki, ja pierdzielę. Mogłabym tam spróbować iść. O tak. I ominąć te złoża tych bakterii. Jak dla mnie najlepiej to nie walczyć sama z nikim. W towarzystwie... Okej, tu nie mogę, to jest bariera. A tu? Jak tak przejdę? Bardziej boczkiem? I ominę te stado tych? No dobra, poczekaj. A tu? Tu bariera mnie łapie? Tam są ziomki, ziomki, ziomeczki, ziomunie. Jesteście. Jak wyście tu przeleźli, nie zabijając tego dziadostwa? Ty jesteś, nie? A mogę trochę pozbierać bogiennego zioła. Sama wiecie z siebie. Oni powinni ubić te dziadostwa, jak tu przecież zbierają. Chyba, że im to nie przeszkadza. Że się zaprzyjaźnili. Wirach. Dobra, czym się zajmujecie? Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za... No, możecie się wzbogacić. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Baal Orun. I co wtedy? Rozumiem, ale... Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za którą się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu Przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? A chciałam tego ominąć. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż 20 kroków. Nie, no co ty. Tak łatwo się nie wyginiesz. No ja pierdzielę, muszę zabić te potwory. Dobra, zapisuję gierę. Też na oraz. I kończę grę. Pewnie zabiję je sobie poza odcinkiem. Wiecie jak walczę i to by było ciągłe zabijanie. Ja sobie chyba je zwalczę właśnie poza odcinkiem. I w następnym wybierzemy się oddać ziele Kalomowi. To jest takie jedna z głównych misji teraz. Oddać miecze Kalomowi w promieniu 20 kroków. Spoko. To sobie zrobimy. No i pewnie dostaniemy już nowe zadanie od kolejnego bala. No ale to, tak jak mówię, w kolejnym odcinku postaram się to nagrywać. Nie wiem, czy następny odcinek będzie jutro, czy będzie pojutrze. Zobaczymy. Ale dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!